Hej, cześć, siemano we wszystkim ludzie, w kolejnym odcinku z Farminga. Mam dla was kilka informacji, jedna smutna, mianowicie jeden z odcinków mi się uciekł. Uciekł mi ostatni odcinek, nie wiem dlaczego, się po prostu nie nagrał. I to był odcinek ze żniw, jak widzicie tam mam skoszone tam za wioską, tak. Mam skoszone ten dalej rzepak. Jedyne co mi się zostało do koszenia to właśnie te pole z rzepakiem i postanowiłem, że je właśnie nagram. Chociaż te. I mamy też słomę tutaj do spresowania. Ryjo robi head tam gdzieś. Onko. Lada na spokojnie, tutaj na razie rzepaczek skosimy. Idziemy i później się zajmiemy słomą i tam. Trochę porobiłem teraz lesy, tak jak widzicie mam 24 tysiące prawie, na 23 200, no. Ale no, trochę porobiłem, trochę zboża też przeciągnąłem, bo to jak wiecie resztki, jak ja to nazywam, resztki są dla nas. Jęczmienia strasznie dużo, jęczmienia proszę państwa. Tego pola plus zleceń mam 47 tysięcy, rzepaku już 36, to się zostało. Pszenicy i no, po prostu tak mamy. Myślę, że właśnie już te żniwa, ten sezon, to jest ten właśnie sezon, gdzie robimy już jakieś chore żniwa, chore jakieś tam wyniki. Tutaj nie dokusiłem, coś się wydarzyło. Nie skończyłem, bo pracownik pracował. Tak. Wyjeżdżą. Nie, skontrolowałem. Tutaj na popole. Jak na razie robiliśmy chyba tutaj jedna akcja. Najprawdopodobniej będzie tutaj kukurydza. Mniej więcej patrzyłem, co będziemy robić, gdzie. Najprawdopodobniej tutaj będzie kukurydza. I będzie muszę się pracować. Dojadę. Wydaje mi się, że dojadę. 50% miałem przejeździć, no poprzeczniakiem to dojadę. Muszę powiedzieć, a będzie tutaj kukurydza i najprawdopodobniej będziemy łączyć te dwa pola. One fajnie pasują. I będziemy tam na dołku stawiać budynek. Jakiż to będzie budynek? Najprawdopodobniej będzie to większa ferma. Większa ferma kurek. Tak, będę stawiał fragment dla kur, już znalazłem sobie. Gdzieś zastanawiałem, jak to postawić. By było dobrze. Tutaj całkiem wypadło. Znalazłem jakąś jedną całkiem niezłą. I tutaj będzie ferma. Ten cypel zlikwidujemy w końcu, bo mi się tak zgodziło. Wtedy przerobimy te pole na dwa pola. Te pola na jedno pole w ten sposób. Połączymy i będzie, myślę, że gites. Tutaj z czasem też właśnie wymienimy świniarnię, żeby sprzedać, bo nie jest wiano właśnie w tym. Na mapie w Giantsie tylko jest mapa zaprojektowana, później jest zrobiona jakby ze sklepu, to można ją sprzedać, tak samo jak kurnik. I też będziemy sprzedawać, myślę, że jakieś pojawią się wiaty na sprzęt, bo mam wam, że strasznie mało jest miejsca na sprzęt już. Ja bym chciał trochę powiększyć gospodarstwo. Było wszystko. Myślę, że to spoko pomysł, bo się rozwijamy, coraz większe sprzęty i tak dalej. Fajnie by mi podało coś tam robić. Jak to poprzeczniaka jeszcze robi? To będę mógł. Odwrócę. Dobra, zrobię jedne czeki. Chcę się odwrócę się tylko. Chodź. Mam nadzieję, że dojadę. Tak, dojadę. O, pracownik. Nam na zadaniu pracuje. W razie do niego nie zawitamy. Mam jeden przejazd. 5,5 tysiąca. Powiem wam, że tutaj
Całkiem nieźle. Całkiem, całkiem nieźle. Może w górę. Dam po traktor. Myślałem też na przyczep, jak już zarobiłem trochę pieniążków, ale na razie trzymałem, bo już końcówka żniw myślę, że wytrzymamy. Udało nam się tylko te pole. Co kosimy z rzepakiem tutaj? Jęczmień, że mówię. Nie pszenica, ale ona jest. Jara jeszcze nie dojrzała. Także tutaj to spokojnie będziemy kosić, tylko w późniejszym terminie. I słonecznik. Więcej już nie mamy. Żałuję, że nie posiałem kukurydzy, bo ETA. Wasze u świń będzie jednak trochę mało. Czy zmniejszymy tą produkcję i rzepie to ma. Nie, nie ma sensu, bo jak to było? A co tutaj paliłeś? Tak średnio kosisz, ale my sobie jeszcze ukosimy tutaj jeden zbiornik i pojedziemy wysować balę. Zobaczymy, czy tutaj nie będzie wymagać planowania i planowania i orki. Tamto pole brzmieniem. Jak to się pada? Pada nieźle. Trzeba nic. Super sprawa. Pole w idealnym momencie kupione. Ogarniane wszystko. Myślę, że blisko długie. Akurat tutaj kombajnów. Moczko. Gdzie trafiliśmy? Całkiem nieźle. Jeszcze połączymy te drzewo. Wyjmiemy jedno. Tam i drugie, tak. I myślę, że będzie spoko. Naprawdę na akcję zimową. Przepraszam, trzy drzewa wycinać. Nie wiem, ten tuple zostawić. Pewnie zostawię. Te cebulaki będziemy. Łączenie, tak. Nawet te, no, będziemy kukurydza. Popatrzyłem, że pasuje na pół do zmian tu i tu. Nie wiem, jak za rok. No, przepraszam. Nie wiem, jak za rok, ale to tam najwyżej się wyrówna raz. Słabszy sezon, to się nic nie stanie. Wyrównamy te plany i tyle. Szczerze, to bym dokosił te źdźbła. Ja chętniej zacząć tutaj zacząć pracować. Do pracowników ustawionych. Kosiłem. Dwa, trzy razy dookoła, to jest wyjeżdżający moim zdaniem. Chciałbym w ten sposób. Tak, ustawimy, zajedziemy, wysypiemy. Musimy tylko wyłączyć i to wszystko. Nie wiem, że wystawiamy na tą czapkę i odpowiemy. Trochę słabo, że nie sprawdziłem przed nagrywaniem odcinka, ale zdenerwowałem się, że tamten odcinek mnie nie nagrał. Save się nadpisał, bo wystawiam na auto napis, nie wiem dlaczego.
waży 120 kilo. I to, że dla tych 120 kilo to robię właśnie, żeby było fajnie nie jeździć po tym. Dziękujemy do Ursusika. Ale wszystkie idą na sprzedaż oczywiście. Mamy tyle bel, że... A, i jeszcze mi starczy na kilka. Nie wiem dlaczego. Po prostu mam, no. Musimy wykorzystać, tak? To poprzeczniaki ładne, proszę. Mamy na 4000 bodajże ustawione? Nie, na 6000. Tak, tak. 6000. Podbiło, bo ale to raz do takich tych... Jeszcze mamy całą samozbierającą na dole. Nie wiem, kiedy ja to wykorzystam, szczerze. Samozbierającą. Ostatnim momencie. Dzieńce. Czy właśnie nie przechować trochę immunizm. Ale to nie wiem, czy się opłaca nawet jechać sprzedać. Mało różne pytania. Będę się bawił. Nie. Do tej pory będzie mi lagować cała gospodarka, bo będę miał 200 bel na gospodarstwie. Ja to sprzedam i tyle. Się czaił. Dziękuję. O, światło się zapadło. Na razie się nie sturlają z górka, bo tu przyczniaki robiły. Białek to będzie dało, jeżeli wzdłuż. Aby minę, ale to tam nie przyjmuje się tym i tak. Ale też jakby nie przyjmuje. Może być i tak. Ławne to ławne, co ławne to. Aby z grubsza. Jest. Op. No 19 tego SIP ma, jakby ktoś u nas robił, to by było całkiem. To i 60 w słomie, to śmiało idzie. O, aż piło ją. No tutaj, gdzie się zatrzymywałem, to niestety aż takie kawały słomy. I zrobić z tym. Stoi. Coś chyba musieli poprawić w formie. Te belki tak toczą się. Musiało być naprawione. O, przepraszam. Wykaszl, ale coś mnie
męczy. Mam nadzieję, że to nie to, co myślicie. To piszcie to, będę połączył mikrofon. Kasznięcie, czy to nie? A tutaj. Strasznie szybko nam idzie jakoś. A nie. Zbliżanie. Dobra. No bo dojedziemy do końca. Będzie miał. Czy będzie miał. Dobra, najwyżej chwilę poczekam. Się zagapiłem. Tak niedużo. Czasami potrafię połowę pola jechać z pełną belą. Dojdziemy do końca, już nie będę. Balą. Strasznie duże placki zobaczyły. Ciekawe jak właśnie mam to zlikwidować. Od czego one zależą, czy na przykład jeżeli zasieję za wcześnie lub za późno, czy tej wymoknie mi albo wyschnie, bo nie zejdzie tak do suszy. Jak to właśnie działa? Później mogę to jakoś zlikwidować. Właśnie powstaje na temat tego, czy to jest randomowe, że po prostu tak będzie. Ja nie wiem. Dobra, jeszcze pojedziemy tutaj. Ja sobie zrobię. Jeszcze zrobimy. Nie trzeba jechać. Jeden zbiornik powinien wejść. Dobra, wiecie coś tam jeszcze na... Git. To jest górka ewidentnego. Podtyczyło się kawałek i stoi. Ktoś chyba tutaj Giant miał jakiś update. Bardzo dobrze, cieszy mnie to, bo zazwyczaj takie akcje na polu ze zgórkiem kończyły się, że wszystkie bele były w jednej kupie i albo jak ze zgórka się prasowało, to bela cię goniła i śmiesznie wyglądało jak taki jakiś kiedyś mem z filmu, że mordercza opona coś tam. Że mordercza opona i że goni ludzi, opona toczy się. No to tak wyglądała, tylko była mordercza bala słomy. O nie, patrzcie. Jednak nie, jednak po prostu tak się udało. Patrzcie, dalej toczy się. To po prostu miała farta, że się nie działo. Cztery tutaj. On taki szybko do dodania. Rypaska. Widzę, że pozbieram sobie pomiędzy odcinkami. Przedaję.
Może też sprzedam część tego, co tutaj mam, bo jeszcze mam w tamtej stodole. Z tego nawet nie zacząłem grać. Na tą jedną belę wziąłem. I mam jeszcze w tamtej stodole sprzed, nie wiem, 3-4 lat. Już daję słomę na maksa, bo nie dawałem słomy, żeby dać, żeby było najwicy, ale bardziej opłaca się dać słomę, żeby był obornik, bo jego sporo więcej wychodzi, sporo więcej wystarcza, jeżeli chodzi o nawożenie. Tutaj się skupimy jednak na dawaniu słomy dla świń naszych. Nie powiem, będę tam sobie czasami zostawił, żeby właśnie robić akcję na pytania z gnojowicą. Ale głównie to będzie obornik. Będzie trzeba mieć jakiś tam rozrzutnik, moim zdaniem, i coś do ładowania. Ściągniczek. 60 raczej nie wrzucimy na nic większego. Rządeczki i fajrancik tam ziomy kończy. Jedziemy. Teraz podjedziemy. Jedziemy też do bizony. Czekamy ostatni pasek. Skończymy akcję. Stosowanie słomy, trochę żniwa rzepaczane, trochę bym szczerze sobie podkosił, ale trudno, zobaczmy to. Pole numer 40, pole numer 40 jeszcze nie dojrzało, będę musiał tutaj przewinąć dzień, dwa, żeby spróbować. Zastanawiam się, czy planowany rzepak. Tak, po jęczmieniu, czy na tym polu. Czy będziemy musieli tutaj... Nie. Kukurydza, tak czy siak. Wszędzie będzie kukurydza. O babę. Będzie kukurydza wszędzie. Na dwóch polach obok siebie. Będzie kukurydza. Boże, paku, mam tu. Tak. No, to będzie najwyżej kukurydza. No. Albo tam damy coś innego, a tutaj... Będzie na tamtym polu, tam. Jeżeli mniejszym tym, mniejszym znikły, ale trudno, no. Zawsze musimy tam na 1,20 robić, tak. Potem była... To w sumie teraz... Nie, to zboże jakieś. Gdyby był rzepak, no to musiało być zboże. Żeby skosił i zasiał. 2 lata tam, kukurydza. Sporo o tych belek wyszło, biorąc pod uwagę, że mamy na 6000 ustawiono. Nieźle. Źle. 87%. Powiódko. Wolałbym, żeby było 100%. To bele. Akurat tutaj kombajnu podjedziemy, jak ma rurę. No to też sobie skończę w sumie. Podjedziemy do tego ziomka. Zestaw taki. No plus zbiornik pewnie 6000.
Tak średnio tutaj raczej tego co rzepaku wyszło. Choć 36 tysięcy. Będę miał około 50 tysięcy rzepaku. Dobra, nie mam co narzekać. 50 ton rzepaku. To już całkiem nieźle. Też tego rzepaku sporo miałem. Nie mam co się dziwić. Pojedziemy polem, może przez górek. Właściwie to będzie większy, a mniej zakręty. Wiemy i pojedziemy do tego ziomeczka. Tu mamy wykoszone. Pojedziemy naszym. Chciałem, bo właśnie będziemy musieli wapno rozsieć. Bardzo wygląda. Wygląda tak. Bo rozsieć wapno. Będzie trzeba jakiś wózek do wapnowania kupić. Powiem wam, że po ostatnim sianiu antkiem wapna to była masakra. Po prostu się odechciewało wszystkiego. Bagaż tam. No to trochę tym bizonikiem to się najeździmy przy tym jest jakiś omin. Nie byłby sobą, jakby nie zrobił omina. Też jakiś mijak. Ajajaj. Jeszcze uciekł na flaszkę. Burzenie do sklepu. A to. Zgazowałam, tylko się zdypie. Gdzie mamy to zawieźć, tak by the way? Elewator zbożowy wschodni. To jest na drugim końcu mapy. To jest na drugim. Dobra, to zrobimy to sobie po odcineczku. No, zakończymy na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba. Do zobaczenia. Cześć.